zaraz wam pokażę wszystkie pokoje. Chciałam tylko wzmiankę zrobić, że my kupiliśmy ten dom od pierwszego właściciela. Pierwszy właściciel, który miał ten dom, odkupiliśmy od niego i oni mieli ten dom jakieś 3 lata, jak my odkupiliśmy. Dlatego pokażę wam wszystkie pokoje. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. My go niedługo sprzedajemy. Taką wycieraczkę, która jest dobra, bo można sobie brudne buty wytrzeć i nie wchodzi się bezpośrednio na dywanem. Tak wygląda, jak się wchodzi. Klatka na dole, mamy na wprost to kuchnię. Tutaj jest salon. Takie lustro mam tutaj, grzejnik porządny, także ciepło jest, klatka schodowa. I jak się wchodzi od razu tutaj przy drzwiach, to mamy światło i łazienka, czyli ubikacja, aby. To jest ubikacja, zaraz wam pokażę. I tutaj schody na górę, pokażę wam. I mamy tutaj kuchnię na wprost, a tutaj mamy, naprawdę dobre rozmieszczenie jest, a tutaj mamy schowek na suszarkę i buty. Taki duży schodek i my tam trzymamy suszarkę na ubrania. Także fajne i pojemne. Dobre rozplanowanie jest, powiem wam. Także zaczynamy od ubikacji. Zaraz wam pokażę. Okej, jak się wchodzi, to mamy od razu toaletę. Fajna jest przydatna dla gości. Mamy toaletę i oddzielnie łazienkę, w której też jest toaleta, więc pokażę wam. Okej, teraz pokażę wam kuchnię. To jest moja ulubiona część domu i powiem wam, dlatego właśnie kupiliśmy ten dom, przez tą kuchnię. Okay, główny powód, dlaczego kupiliśmy tą kuchnię, to właśnie skylights, czyli tutaj mamy właśnie okna w suficie. Są super i dużo właśnie światła dodaje temu domu. Mam tutaj pranie, niestety wywiesiłam, bo jest tak troszeczkę słońce wyszło. Mam takie ozdobne rzeczy do kuchni, płyn do naczyń. Tutaj też mam takie drobiazgi. Kwiatki, trochę zieleni, bo ta kuchnia jest biała jednak. Stół jest naprawdę porządny, z prawdziwego drzewa. Na zamówienie robione. Świeże kwiaty. Nie ma to jak świeże kwiaty do domu. Nie trwają długo, ale są przepiękne. Uwielbiam róże, szczególnie białe. Wyjście jest na ogród, podwójne francuskie drzwi. Chandelier, najpiękniejszy, to jest mój ulubiony. Właśnie chandelier tutaj w kuchni, światło jest przepiękne, składa się z takich maluteńkich, w nocy pięknie wygląda, mamy tam zegarek, to jest główny powód, dlaczego uwielbiam ten dom, dlaczego kupiliśmy, tutaj taka mała półeczka jest i mam kwiatka oczywiście, trochę zieleni dodane, bo tak jak mówię, no kuchnia jest biała, fajnie, że mają właśnie światło też w suficie tutaj. Kuchnia jest biała, przestronna, ma wszystko, ma tutaj oczywiście piekarnik, grilla, kuchenkę gazową, ważne, żeby gazową, mamy tutaj tostera, mamy też maszynę do kawy, tutaj gdzieś w rogu, tak, maszyna do kawy jest tutaj, jakieś tam owoce, dużo szafek, mamy zmywarkę, która ja tam nie przywiozuję uwagi do zmywarki, ale mamy oczywiście pralkę tutaj, Boscha, jest bardzo dobra. Dużo
pojemności tutaj, żeby właśnie herbaty, kawy, przyprawy, wszędzie dużo mam. To mi się szafka podoba, jest trochę brudna, więc sorry, ale taka fajna, wysuwana jest i ma dużo tutaj. Pani mi pokazała, jak widzieliśmy dom i naprawdę mi się to spodobało. Mamy wbudowaną tutaj lodówkę z zamrażalką. To jest zamrażalka, to jest lodówka, także to jest fajne. Drzwi znowu takie, jak widzicie, kończenia są naprawdę fajne. No i tyle, jest naprawdę przestronna. Tutaj wcześniej mieliśmy dla kota taką wielką stoisko w spanie. A tutaj jest właśnie stół i można jeść w kuchni, także naprawdę mi się kuchnia sprzedała mi ten dom po prostu. W szczególności te okna i musiadeli, kocham go, także zabieram go do nowego domu, jak się przeprowadzimy. Okay, z kuchni mamy wejście na ogród, drzwi francuskie, takie podwójne i pokażę wam oczywiście, jak ten ogród wygląda. Mamy tutaj stół i krzesła, miejsce na grilla, furtka tutaj wychodne, taki właśnie pojemnik na różne schowki, rowery. Kwiaty, tak jak widzicie, zwykły ogródek, tutaj taki mamy właśnie siedzenie. I czy on jest duży, mały? Taki średni bym powiedziała, ale wystarczająco na kwiaty. No i dla tych, co lubią ogrody i kwiaty. Taki sam raz. To było na tyle o ogrodzie. Idziemy dalej. Wejście do kuchni, ale tutaj mam dodatkowy schowek. Taki na buty i my mamy suszarkę na przykład, także mam tutaj jakąś tam walizkę, suszarkę, buty można wrzucić, taki tam mopa. Także dosyć pojemna jest. Wchodzimy tutaj na górę i mam tutaj pokoje, jak widzicie, trochę ciemno jest. Mam tutaj łazienkę rodzinną, czyli mam prysznic i wannę. Mam tutaj dużo sypialnię główną, ale ona jest takiej samej wielkości jak ta sypialnia obok. Tu mam dwa pokoje duże i trzeci pokój, taki z pojedynczym łóżkiem i biurkiem, także pokażę wam wszystko dokładnie teraz. Okay, tutaj mamy korytarz i mamy piękną tapetę. Ja tę tapetę uwielbiam. Mamy takie drewniane schody. Bardzo neutralnie wszędzie mamy takie same dywany. Wszystko się ładnie łączy. Ale najpiękniej mi się ta tapeta podoba. Ona była z domu, taki las. I ona była z takiego domu na pokaz. Mi się strasznie spodobała. Jest przepiękna. I mam takie złote ptaki. Po prostu one są tak przyklejone. Także naprawdę pięknie wygląda to. Bardzo mi się podoba, jest delikatne, ale no dodaje uroku. Idealna właśnie na schody. Taka tapeta, a ta ściana jest biała. Całkowicie biała. Jak się wchodzi tutaj, właśnie mamy pokój jeden, drugi, trzeci. Ok, zaczniemy od rodzinnej łazienki. Tutaj jest prysznic i wanna. Naprawdę fajna łazienka, także pokażę wam. I fajnie mieć ten bonus, że jest na dole ubikacja dla gości, bo nie muszę wchodzić do łazienki. Okej, okay. Łazienka jest bardzo przestronna, ma prysznic, tak jak widzicie, ma te żaluzje i ma wannę. Mamy oczywiście, tutaj jest lew, tutaj mamy fajnie, bo jest, brudno jest, wybaczcie, ale fajne szuflady takie, to mi się podoba też. Przestronne, dużo miejsca, lustro duże oczywiście, nie wiem, czy widzicie, duże lustro. Można zęby myć i tutaj mamy zwykła wanna, płytki, takie nawet fajne te płytki są, takie pokażę wam. I na tej stronie są troszeczkę inne. Tutaj jest fajnie, bo jest światło z góry, jedno aby, ale właśnie z góry idzie i takie właśnie fajne, jak widzicie tutaj jedna, druga, trzecia, czwarta, takie półki podświetlane, to robi wrażenie i światło jest takie tutaj też całą długością i mam ten obrazek. Ten obrazek bardzo, widziałam go w domach na pokaz i strasznie mi się spodobał i musiałam go mieć długo, mi zajęło, żeby go znaleźć, ale jestem zadowolona, jest naprawdę super. Także tak jak mówię, nic specjalnego, zwykłe żaluzje, prysznic, toaleta, sedes, nic takiego. O, ale coś mi jeszcze podoba się to, tutaj mamy grzejnik i drzwi i ten grzejnik mi się podoba też taki i zmywarka i lustro. Ok, główna sypialnia, wchodzimy. Ta sypialnia ma taki sam rozmiar jak ta zaraz obok, czyli mamy dwie podwójne takie. Tutaj jest łóżko queen, czyli większe niż podwójne. Zmieściło się i mamy dwie takie stoliczki nocne z lampkami, z
zdjęcie, akurat jest zdjęcie tej Sofii, jak była mała. Super wyglądała. Mam tutaj taki nocny budzik, zwykła lampka. Co mi się podoba tutaj, to mamy tutaj prosty pokój, nic tutaj bardzo nie ma. Poprzednicy, którzy tutaj mieszkali, mieli tutaj właśnie telewizor na ścianie, tutaj jak widzicie. Jeszcze musimy to zamalować, ale tutaj właśnie był telewizor, ale my nie potrzebujemy telewizora. Zwykły grzejnik tutaj, pokażę wam widok. Widok mamy fajny, bo jest tutaj końcówka domów, jest park zaraz naprzeciwko, więc widzę dzieci jak idą do parku. I dwa są parki, jeden jest tutaj, a drugi troszeczkę dalej tam zaraz z boku, czyli dwa do wyboru dla większych dzieci, mniejszych. I mamy tutaj fajnie zacisze, bo to są dwa ostatnie, kilka ostatnich domów, jak widzicie tutaj się kończy, to nie jest ulica, kończy się tutaj podjazd i mamy wjazd tutaj na dwa samochody. Tutaj mam taki ogródek z przodu, który ja mogę sobie urzędować w nim, drzewko, jarzębina, także fajnie to wygląda, podjazd na dwa samochody, tak jak mówię, także to jest fajne i pokój jest taki, no, przestrzenny, bym powiedziała. Mamy wbudowane szafy, to też jest bardzo fajne, to są szafy wbudowane i jest dużo miejsca w nich, także pojemne szafy, taki jakiś pojemnik na brunobieliznę i to wszystko, także taki zwykły pokój. Tyle, co nam potrzeba. Także to jest nasza sypialnia. I pokażę wam dalej. Drugi pokój jest właśnie koło głównej sypialni. I pokażę wam, to jest pokój mojej córki, starszej. Mamy tutaj też podwójne łóżko. To jest akurat podwójne, nie jest queen. I mamy tutaj właśnie... I mamy tutaj lustro. Takie lusterko na... I kilka rzeczy, na jej rzeczy po prostu. Także mam tutaj, takie to jest fajne, że tutaj się wsuwa i wysuwa. Także miejsce zaoszczędza, zamiast krzesła. Taki stół, także to jest fajne. Bo można sobie posprzątać, jest ukryte. Stolik jest solidny, ładnie się go wyciera, ma te swoje biżuterie. Taki tam pierdoły, tutaj ma lustro, żeby się widzieć. Jakiś tam... swoje rzeczy, świeczki. Tutaj ma drugie lustro, takie różowe. Zaraz wam go włączę i pokażę. I tutaj ma szufladę i tam ma swoje rzeczy. Stara się tak mniej więcej trzymać je czysto. No muszę jej powiedzieć, że czysto to ja wrzuciłam, a resztę no ma w miarę czysto. Te trzy rzeczy ja tutaj wrzuciłam. Ale ma, no, stara się czysto trzymać. Także to jest fajnie wysuwane. Jedna szuflada niestety jest. Mogłam kupić większą, ale chciałam, żeby się wszystko zmieściło. Tam ma stolik taki na książki, zeszyty. Zwyczajny tutaj ma właśnie białe takie firanki z IKEA. Tanie oczywiście i ma też te właśnie żaluzje. Podwójny widok jest na ogród. Mamy tutaj tapetę. Tą tapetę kupiłam, jak się wprowadziliśmy tutaj 3 lata temu. I to jest jej znak zodiaka, jej imię ma, ta tapeta. Taka jest różowa, jest zwykła to naklejka, ale zamówiliśmy już z Francji chyba. Także to jest naklejka, nie tapeta. I fajnie prosto się ją przypiął. Uwielbiam tą tapetę oczywiście, bo ją zamówiłam dla niej. I mamy tutaj łóżko podwójne, to jest też francuska taka obudówka do łóżka. Jest podwójne, ona w ogóle nie chciała podwójnego, mówiła, że wolałaby pojedyncze łóżko, no ale ma też ona telewizor. Nam nie był potrzebny, tak wygląda pokój z każdej strony. Właściwie biureczko jest takie w rogu, ale ona woli w następnym domu, albo się przeprowadzimy, to będzie pojedyncze łóżko i będzie miała duże biurko. I ma tutaj telewizor, także... Bardzo mi się podoba też właśnie ten żyrandol, dodaje takiego uroku dla dziewczynki. On jest z drewna, takie ma kuleczki, takie podwójne, także naprawdę ładny ten żyrandol. No i ma fajny właśnie telewizor, że może sobie oglądać filmy, Netflix i taki tam. Co jeszcze jest fajnego w tym pokoju, to że ma podwójne szafy, tak jak u nas w pokoju, tak i ona ma tutaj podwójne szafy, jak widzicie. Dużo miejsca mają i jak to jest... drzwi są, to ma tu już półkę na książki, która jest schowana, także też jest takie fajne, że może sobie chować wszystko. Także tak wygląda jej pokoik, jasny, do czytania z telewizorem, bo to nastolatka już prawie, także
drugi podwójny pokój. I cały pokój jest biały praktycznie. Pozbędąc się naklejki, po prostu można przemalować łatwo na biało i neutralny jest, także jakbyśmy sprzedali, to łatwo go zmienić. I jedyny element różowy to właśnie jest tutaj to lustro w rogu, które jest różowe dla dziewczynki akurat. Super wygląda i ona uwielbia te lusterko. I to by było na tyle. To by było na tyle? Okej, okay, koło pokoju Sofii jest pokój Cassie, czyli trzecia sypialnia. Ona jest troszeczkę mniejsza i mamy pojedyncze łóżko i pokażę Wam, jak ono wygląda. Jak wchodzimy, tutaj mamy lampkę, to jest lampka, taka królika. Mam tutaj pojedyncze łóżko, żyrafę, tutaj mam posiel taką. Te pojedyncze łóżko ma podwójny materac taki dodatkowy pod spodem, jeżeli chcecie. Potrzebny Wam jest dodatkowy materac, właśnie jest pod spodem wyciągany i to łóżko weźmiemy ze sobą, jeżeli będziemy mieli trzypokojowy pokój, nowy dom. I mamy tapetę, tutaj Cassie kupiłam tapetę i ona tak wygląda, ma jej imię. I pościel jest taka sama, jak widzicie, taka księżniczka. Także tak to wygląda i ma poduszki z takimi kokardami tutaj. Nie wiem, czy widać dobrze. Kogar taką żyrafę ma, to Sofii była żyrafa pierwszego dziecka naszego, ale została. I mamy taką piękną tapetę, ona taka szarawa jest, księżyc ma i jej imię oczywiście. Jest tutaj taka piękna, piękna tapeta. Tak jak mówię, no, będę tęsknić za tą tapetą, bo szkoda jednak. Jest łóżko, tutaj mamy właśnie lampkę i żeby więcej mieć miejsca, żeby coś pochować, na przykład książki czy coś, to po prostu taki schowek, mam takie skrzynie ozdobne. Tutaj mam tą lampkę i tu przechodzimy drzwi, jak są zamknięte, mamy tutaj po prostu półkę na książki. Także półka na książki jest tutaj, dla Cassie sobie ma podobną. I taka półka tutaj na górze sobie wisi. Mam takie książki, kwiaty dekoracyjne, świece i lampki, które się zapala. Te rzeczy, wiadomo, weźmiemy ze sobą. Mam tutaj lampkę i kwiaty w takim dużym wazonie. Także tak to wygląda. Ten wazon czasem ściągam na dół, czasem jest właśnie na stole tym dużym w kuchni. I biurko. Biurko to jest takie porządne, to jest z Ikei w ogóle, ale ma dużo schowka. Jak teraz się nauczyłam, to... Jeżeli macie małe przestrzenie, to dobrze mieć biurko z szufladami, żeby dziewczyny chociaż miały jakieś miejsce, nie jakieś puste. Także zwykłe białe biurko do wszystkiego pasuje. Półeczka w górę. Tutaj nie mamy zasłon, mamy właśnie takie rolety. One są materiałowe. Chyba będziemy musieli je zostawić, ale ma taki fajny, szarawy materiał, który zresztą komponuje się ze wszystkim. Tutaj jest widok na ogród. W tej chwili mam pranie wywieszone. Jakieś tutaj misie. I ozdobne jakieś rzeczy w tyle, świeca. I mam tutaj krzesło, takie obrotowe, bardzo wygodne. I tak to wygląda, nic szczególnego, tak jak mówię, zwykły pokoik, ale trzeci. Także trzecia sypialnia dla dziecka jest. I tak jak widzicie, ma wszystko co potrzeba. Po prostu łóżko, delikatnie dekorowane, że można zmienić wszystko i po prostu te biurko dla dziecka to jest dobra sprawa, bo może sobie coś malować. Także to jest trzecia sypialnia. Tutaj koło łazienki mam oddzielny taki schowek. I tutaj strych w ogóle na tym jest, że można choinkę tam sobie leży. Tutaj mamy oddzielny schowek na ręczniki, pościele, takie rzeczy. Tu są wyprane pościele, ręczniki, takie jakieś tam rzeczy i jakieś tam pudełka. Także dużo miejsca to jest, bo ona jest taka głęboki, ten schowek. Także to też jest plus dodatkowy. Szczególnie jak ma się rodzinę, to zawsze się przydaje.